Piotrze, wywołam takiego tutaj wilka z lasu i zadam Ci takie, no, trochę retoryczne pytanie. Czy rynek nieruchomości jest niezatapialny? No, ta odpowiedź, czy jest niezatapialny, jest o tyle taka ciekawa, bo starałem się w swoim wywodzie zainteresować ludzi trochę tą tematyką, dlatego przedstawiłem też analogię rynku nieruchomości do sytuacji z Titanikiem i zadałem pytanie, takie pytanie na wstępie, czy jest tak samo niezatapialny jak Titanik. No to troszkę sugeruje, jakie powinny zostać wysunięte wnioski na koniec filmu. A ja bym chciał tutaj wrócić do jednego z elementów u Ciebie w filmie, gdy wspominałeś o klątwie wieżowców. Powiedz wszystkim osobom, które nas oglądają, czym jest klątwa wieżowców, jakie daje symptomy. Cześć, witam Cię u mnie na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiaj ze mną gość specjalny, jest ze mną Piotr Rysztak. Cześć Piotrze. Cześć, Ronald. Piotrze, pozwól, że Cię pokrótce przedstawię. Piotrek, osoba, która prowadzi na YouTubie kanał Wszystko to Ekonomia. Kanał związany, no, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście z ekonomią. Jest to dla mnie wyjątkowy kanał, ponieważ wielokrotnie oglądałem Piotrka filmy. Są wyjątkowe pod kątem, można powiedzieć, wiedzy, merytoryki i łatwości przekazania tego, co tam jest zawarte. Od tematów związanych skąd się wzięła inflacja, po tematy związane między innymi właśnie z nieruchomościami. Także Piotrek jest tutaj z nami między innymi z tego powodu, że nagrał jeden, no, po prostu z odcinków związany z rynkiem nieruchomości. Także Piotrze, wywołam takiego tutaj wilka z lasu i zadam Ci takie, no, trochę retoryczne pytanie. Czy rynek nieruchomości jest niezatapialny? Tak, dziękuję tutaj za miłe wprowadzenie, Ronald. Tak jak wspomniałeś, to prowadzę kanał i no, ta odpowiedź, czy jest niezatapialny, jest o tyle taka ciekawa, bo starałem się w swoim wywodzie zainteresować ludzi trochę tą tematyką, dlatego przedstawiłem też analogię rynku nieruchomości do sytuacji z Titanikiem i zadałem pytanie, takie pytanie na wstępie, czy jest tak samo niezatapialny jak Titanik. No to troszkę sugeruje, jakie powinny zostać wysunięte wnioski na koniec filmu. Ale no i tak właśnie starałem się w tym filmie przejść przez wszystkie fundamenty tego rynku, żeby po prostu no, znaleźć się odpowiedź na to pytanie. Rynek nieruchomości jest bardzo specyficznym rynkiem, bo wpływ na niego ma bardzo wiele czynników, od demografii, przez politykę, przez różne zawirowania wojenne. No ale myślę, że głównym czynnikiem jest tutaj podaż pieniądza i po prostu sterowanie finansami poszczególnych państw. To No właśnie, bo uważam, ma największy wpływ. spojrzałeś na rynek nieruchomości tak może, no, po prostu w sposób globalny, tak? Także nie patrzyłeś na to, co się dzieje w Polsce, że no, my mamy takie, a nie inne wyceny nieruchomości, tylko poszedłeś o krok dalej. Co masz na myśli? Wiesz, oglądają nas osoby o różnym poziomie, można powiedzieć, zaawansowania, jeżeli chodzi o wiedzę związaną z finansami. Gdy mówisz o takim luzowaniu ilościowym, co masz konkretnie na myśli? No tak, no tutaj polityka finansowa państwa, nowoczesna polityka ekonomiczna opiera się w większości państw na luzowaniu ilościowym, które polega na, w prostych słowach, dostarczeniu na rynki gotówki, która ma tym sposobem pobudzić rynek. Kiedy po prostu widać, że po prostu rynek zaczyna się troszkę, tempo rozwoju gospodarczego zaczyna troszkę zwalniać, albo no, moglibyśmy być świadkami jakiegoś spowolnienia gospodarczego, no to państwa mają te narzędzia zwane luzowaniem ilościowym, żeby po prostu pobudzić tym sposobem rynki i dać taki zastrzyk gotówki. Tylko że to się wiąże równocześnie z tym, że po prostu ta gotówka na rynku w większości przypadków już zostaje z nami na stałe. No i też równocześnie wpływa na wycenę dóbr na rynku. Tak No samo tak. jak nieruchomości, które są dobrem jak każde inne. No właśnie, no, patrząc chociażby z perspektywy polskiej, 2020 rok, nasz rząd wprowadził w obieg dodatkowe w okolicach 20% wszystkich złotówek, nie wprowadzając tym samym żadnych ani dóbr, ani usług, które by to zrównoważyły.
No dzisiaj między innymi z tego powodu mamy taką inflację. No i patrząc na rynek globalny, to w zasadzie wszędzie miało miejsce, prawda? Stany Zjednoczone, Chiny. W zasadzie w Chinach, nie wiem jak to tam wygląda, tam jest trochę inaczej, może nie wiem, czy takie oficjalne dane są związane z Chinami, czy ten, też to był taki masowy dodruk, jak to wyglądało z perspektywy Chin? Znaczy, Stany starają się mieć sztywny kurs, cały czas powiązany z dolarem i tutaj cały czas są takie, nie jest to do końca cały czas, znaczy Chiny chciałyby w przyszłości zostać walutą globalną i być walutą rezerwową dla świata, no ale no, to jest cały czas temat do innej dyskusji, myślę. Ale tak tutaj jest, do czego nawiązałeś, to cały świat, w większości cały świat szedł tym samym tropem, czyli po prostu każdy kraj, dotykamy tutaj troszkę też innego tematu powiązanego z wyceną walut, po prostu każdy kraj, jeżeli by nie drukował, no to w pewnym momencie stałby się mniej konkurencyjny na rynku, tak, ponieważ no, jeżeli my byśmy przestali drukować złotówki, a inne kraje by drukowały, no to nasza waluta by zaczęła się umacniać, no i wtedy, jeżeli nasza waluta się umacnia, no to nasza praca jest droższa, nasz eksport też jest droższy i po prostu na rynku światowym stajemy się mniej konkurencyjni, dlatego też większość krajów, większość ekonomistów głównego nurtu, którzy rządzą gospodarkami krajów, no szło tym samym tropem, czyli zwiększali podaż pieniądza. Dlatego też nie było takiego odbicia na rynku walut pomiędzy walutami, gdzie nie było tego tak widoczne na kursach walut. Ta inflacja tak dlatego między innymi nie jest widoczna na kursach walut. Tak? Po prostu wszystkie kraje w miarę w równym stopniu doprowadzały do zwiększenia ilości pieniądza. Bardzo podobnie. Tak, ja pamiętam, jak się zaraz, jak były pierwsze lockdowny, to tam w Stanach Zjednoczonych były ogromne dodruki, to szło w kilkadziesiąt miliardów dolarów dziennie, codziennie przez wiele miesięcy, także no, do tych pieniędzy zostało bardzo dużo dodrukowanych. Tak, no tutaj jeszcze tak na marginesie do Stanów Zjednoczonych, no to jest bardzo ciekawy przypadek, bo akurat w jednym swoim filmie, który nazywałem Kryzys totalny, upadek hegemonii dolara. Właśnie staram się odpowiedzieć na to ciekawe zagadnienie, ponieważ jeżeli jakieś inne kraje w sytuacji, kiedy bardzo mocno by zaczęły wprowadziły bardzo mocną politykę podażową swojej waluty, no to odbiłoby się to i waluta by zaczęła się bardzo osłabiać. Taka sytuacja ma teraz miejsce na przykład w Turcji, tak? Która po prostu nie jest, nie ma możliwości bezkarnie drukować swojej waluty. Wszystko jest to kupione jakimiś kosztami gospodarczymi. Akurat Stany Zjednoczone są na bardzo uprzywilejowanej pozycji na świecie. Dlatego ich sytuacja, no i na przykład dlatego dolar tak jest, po prostu nie jest to widoczne i oni tego nie odczuwają tak mocno. Nazywam to troszkę taką sytuacją, gdzie ich głównym towarem eksportowym na świecie jest dolar. Idziemy dalej. Osoby, które są zainteresowane, odsyłamy jeszcze raz do Piotrka na kanał. Genialnie opisałeś to, o czym wspomniałeś przed chwilą. A ja bym chciał tutaj wrócić do jednego z elementów u Ciebie w filmie, gdy wspominałeś o klątwie wieżowców. Powiedz wszystkim osobom, które nas oglądają, czym jest klątwa wieżowców, jakie daje symptomy, no po prostu, jak to wygląda z Twojej strony? Tak, no tutaj ten temat też poruszyłem w swoim filmie. No, uważam, jest to bardzo ciekawa zależność, na którą zwrócił uwagę w 1999 roku analityk ze Stanów Zjednoczonych. Zauważył on, że w czasach takiego największego prosperity, czyli momentu, kiedy już dochodzimy do szczytów gospodarki, do szczytów rozwoju takiego cyklu koniunkturalnego, nie wiem czy takie sformułowanie tutaj jest u Was na kanale znane, ale po prostu oznacza ono, że po prostu w którychś momentach rynek jest już tak rozgrzany i tak bardzo wymaga korekty, że po prostu po tym czasie następuje z reguły jakiś kryzys. Ale w tych momentach, kiedy po prostu jeszcze przed samym kryzysem jest moment, w którym nieruchomości są najbardziej przeinwestowywane i po prostu historycznie widać, że w takich momentach no, firmy i ludzie mają najwięcej pieniędzy, są najbardziej tacy otwarci do ich wydawania i inwestowania, po prostu wszyscy czują, że wtedy no, zarabia się na wszystkim, dlatego rynki są tak bardzo rozgrzane. I w tych właśnie historycznych momentach, jak w latach 30. w Ameryce, później w momencie Bretton Woods,
czy też podczas bańki internetowej i później w 2008 roku podczas kryzysu, no, historycznie powstawały najwyższe budynki. Ale co ciekawsze, tak jak to przedstawiłem w filmie, no, po kryzysie w 2008 roku światowi liderzy i po prostu decydenci, którzy rządzą światową gospodarką, czy równolegle też w państwach, stwierdzili, że po prostu nie można dopuścić do korekty na rynkach i po prostu takiego zdrowego wyczyszczenia rynków, tylko zaczęto właśnie po prostu dalej stymulować rynki, co doprowadziło właśnie do sytuacji, kiedy no, jesteśmy teraz historycznie w jakimś po prostu apogeum i ta klątwa wierzchowców no, po prostu nabrała jakiegoś niespotykanego rozpędu, ponieważ od 2017 roku do 2025 roku powstanie praktycznie liczba takich budynków się podwoi, co tutaj też ładnie widać na wykresie. No, taka sytuacja jest bezprecedensowa tak w historii. No i można iść tym tropem i wnioskować, że po prostu jesteśmy bardzo blisko jakiejś większej korenty, nie tylko na rynku nieruchomości, ale też W ogóle dużej jakby. recesji na świecie. I też tutaj moją serię filmów nazwałem właśnie Kryzys Totalny, bo wiele rzeczy, nie tylko na nieruchomości, no można wnioskować, że po prostu może to w niedalekim czasie doprowadzić do jakiejś naprawdę takiej znacznej korekty, znacznej recesji. Tylko z mojej perspektywy jest to sytuacja zdrowa, tak? Bo rynki potrzebują sytuacji, żeby oczyścić się ze złych inwestycji. Bo jeżeli po prostu Właśnie to się tutaj. nie stanie, to po prostu wiele środki są inwestowane po prostu nieefektywnie często. Piotrek, parafrazując to, o czym opowiadałeś, spółki czy firmy po prostu zombie, firmy, które działają, są dochodowe w momencie, w którym pieniądz jest bardzo tani na rynku, kiedy jest zalewany rynek, między innymi poprzez niskie stopy procentowe. Bardzo podobną sytuację mieliśmy i w zasadzie, no może już nie, ale mieliśmy jakiś czas temu w Polsce, gdzie stopy procentowe były bliskie zero. Mówimy powiedzmy o stawce WIBOR, gdzie masa biznesów działała na minimalnej rentowności tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te stopy procentowe są nisko, kiedy podniesiono stopy procentowe, kiedy koszt pieniądza się zwiększył, czyli koszty prowadzenia biznesu się zwiększyły, no to takie firmy są po prostu nierentowne. Czy tego typu firmy nazywasz właśnie firmami zombie, czy miałeś coś innego na myśli tutaj? Tak, no tutaj właśnie dobrze to naprowadziłeś. Właśnie tego typu sytuacje nazywane są w żargonie ekonomicznym właśnie firmami zombie, które po prostu utrzymują się na rynku tylko w momencie, kiedy pieniądz jest tani i mogą posiłkować się po prostu tanim pieniądzem, a w momencie, kiedy sytuacja na świecie się zmieni, nagle po prostu może się okazać, że te firmy przestają być rentowne. Tak, I to dokładnie. sytuacja w Stanach Zjednoczonych, które po prostu no, mogą być, zawsze są całe oczy zwrócone na Stany Zjednoczone. Tam ten wskaźnik firm zombie sięga już po ponad 20%. No więc jeżeli tak jak w sumie się już zaczęło dziać, to że Fed zaczął podnosić stopy procentowe, to po prostu może się okazać, że no, prostymi krokami może to doprowadzić do dużej recesji w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli Stany Zjednoczone, cały świat jest naczyniami powiązanymi, to równocześnie też Europa i cały świat może to pociągnąć po prostu za doprowadzić to do dużego kryzysu. No tak, no bo ty cały czas jakby tutaj starasz się nam wytłumaczyć, że słuchajcie, nieruchomości, okej, one są jak Titanic, są zatapialne i różnie może być, ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje w ekonomii na skali całego świata, ponieważ to jest powód i przyczyna, co dalej się może wydarzyć z nieruchomościami, tak? Jakby na to zwracasz uwagę, czyli okej, rozumiem, że zależy Wam na tym, żeby dowiedzieć się, czy ceny nieruchomości będą rosły, czy spadały, ale odpowiedzi powinniście szukać oczywiście w światowej gospodarce, czyli między innymi w dwóch Tak, światowych liderach po prostu. tutaj właśnie ja to nazywam ostatecznym sprawdzianem współczesnej ekonomii bankowości, bo dochodzimy do sytuacji, w której po prostu stare rozwiązania no, przestały być działać, albo po prostu nie można było kontynuować
starych rozwiązań, czyli tak naprawdę zwiększania cały czas luzowania ilościowego, bo jak popatrzymy historycznie, to cały czas szliśmy w jednym kierunku, doszliśmy praktycznie do zerowych stóp procentowych, no i teraz stoi przed nami albo wizja dużej inflacji. Inflacji, tak, tak. Albo po prostu będziemy zmuszeni i chyba po prostu ta droga została w końcu zaakceptowana przez światowych liderów i ekonomistów, żeby po prostu no, w jakiś sposób doprowadzić do recesji. No, będą starali się ją jakoś jak najbardziej no, wywołać po prostu, tak? Znaczy będą starali się ją wywołać, ale będą po prostu starali się też, żeby ona była jak najmniej odczuwalna, ale mi się wydaje, że to jest nieuniknione. To jest no tak, niemożliwe. Słychać takie komunikacje z Fedu, prawda? Że próbują zrobić miękkie lądowanie, czyli ostudzić rozgrzaną gospodarkę za wszelką cenę, unikając recesji, czyli żeby ona wróciła do w miarę normalnego tempa rozwoju. Tempa wzrostu, które nie jest tak bardzo stymulowane gotówką, tym dodrukiem, takim właśnie tym luzowaniem ilościowym. No i teraz pytanie, czy im się to uda, czy albo im się nie uda i inflacja i trzeba będzie, albo im się nie uda i będzie tak duża recesja, że będą musieli wznowić dodruk, albo im się uda, inflacja zostanie zduszona. No, na jakim etapie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o Fed? Jaką ma politykę w tym momencie, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych? Tak, no z tego co się orientuję, to oni w tym momencie no, zaczynają podnosić stopy procentowe. Mi się wydaje, że tutaj jeszcze potrzeba troszkę czasu, bo zawsze jest tak, że po prostu sterowanie gospodarką jest bardzo ciężkim zadaniem, po prostu decyzje, które się podejmuje dzisiaj i stara się jakoś sterować gospodarką, no ich skutki są odczuwalne dopiero po jakimś czasie, tak? No ale widać, że decyzje są takie, że po prostu jednak Fed również będzie szedł drogą, żeby po prostu no, ochładzać jednak podaż pieniądza i wydaje się, że nieuniknioną sytuacją będzie głęboka recesja, tak? No tutaj też jest tak, że sytuacja na świecie jest powiązana też z dużymi konfliktami, gdzie no, moja interpretacja jest tego taka, że światowi decydenci, ekonomiści no, szukają jakiś wymówek na to, co i tak jest nieuniknione. Jeżeli recesja jest nieunikniona, ale zawsze można to jakoś usprawiedliwić, czy to koronawirusem, czy jakąś wojną, no to jest to zawsze dobra wymówka, że to nie my jesteśmy winni, tylko po prostu taka jest sytuacja na świecie. Tak ale ja wnioskuję to tak, że po prostu winna jest przede wszystkim po prostu podaż pieniądza i to jest główny czynnik, na który powinniśmy zwracać uwagę. Tak, czyli za dużo pieniędzy w obiegu, rozgrzana gospodarka, efektem czego może być inflacja, firmy zombie. No, tej tak, to są wszystko tak, skutki, dokładnie. Skutki tego, że nie pozwolono rynku na oczyszczenie się, tak? I tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy chcieli inwestować, to po prostu dawano im zielone światło i pokazywano im, że po prostu ciężko stracić, czy to na rynku akcji, czy to na rynku nieruchomości, a co tak naprawdę jest, nie jest prawdą. Tak jest. I tutaj, tak też w swoim filmie przedstawiłem dobrą sytuację, która może być przestrogą dla rynku nieruchomości, jest sytuacja z rynku nieruchomości w Japonii, gdzie po prostu widać, że od największej bańki na tym rynku... 95 rok, tak? To było bodajże, zaraz sprawdzę, który to był rok, nie mam. Na pewno mówisz o Japonii? Tak, mówię o Japonii. To 95 był. To był 95, jak był ten krach i oni od tamtej pory się nie podnieśli. To był 90... A tak, no faktycznie. To myślałem, że to było troszkę wcześniej. Faktycznie masz rację, tutaj w okolicach 90, tak jak tutaj widać na wykresie, od 30 lat tak naprawdę rynki nieruchomości jeszcze się nie podniosły. Więc dokładnie. Tutaj jeżeli ktoś zainwestował w tamtym momencie, to nawet dzisiaj po 30 latach no jest dalej stratny na nieruchomościach, więc tutaj mówienie, że to jest zawsze pewna inwestycja, no, no niekoniecznie jest prawdą. Tak? Tak, trzeba raczej szukać odpowiedzi właśnie w gospodarce takiej, no, jeżeli gospodarka ma się dobrze, jest zdrowa, rozwija się w sposób taki fundamentalny,
no to można oczekiwać oczywiście, że ceny nieruchomości będą rosły, no bo ludzi stać na więcej, są coraz bogatsi, kupują te nieruchomości, więc mogą kupować coraz droższe. Wspominaliśmy o Stanach Zjednoczonych, o tym, jaka tam jest sytuacja, że no, prawdopodobnie Fed tak mocno będzie chciał ostudzić rynki, że możliwe, że Stany Zjednoczone wpadną w recesję. To wiadomo, czym się skończyło w 2008 roku, jednym z największych kryzysów. Ale wiadomo. No tak, i tu jest właśnie sytuacja podobna do tego, co mamy w Polsce, bo tam też w 2008 roku i wcześniej było tak, że ludzie dostawali kredyt. Znaczy tam wiadomo, że była większa skala i było to bardziej, było to dużo, dużo gorsza to była ta sytuacja niż to, co jest w Polsce, ale też było to podobne o tyle, że ludzie też dostawali kredyty praktycznie na maksimum swoich możliwości, na mieszkania, które były już po prostu powyżej ich możliwości, przeinwestowane, tak. No i ich ceny były bardzo wysokie. Tak jest. I w momencie, kiedy po prostu przyszła ich korekta, to posypało. Nie byłbym sobą, jakbym jeszcze nie zapytał o jeden rynek. No bo wiadomo, Stany Zjednoczone to jest gospodarka światowa numer jeden. Dolar jest walutą rezerwową z całego świata, można powiedzieć. No, jest walutą numer jeden na świecie. No ale przecież są też Chiny, prawda? A w Chinach są najwięksi deweloperzy na świecie. To tam jest największy plac budowy. Powiedz, jak to wygląda od strony Chin, no i konkretnie też nieruchomości. Tak. No właśnie tutaj w swojej analizie też w sumie nawet zacząłem w pierwszej kolejności od Chin, bo po prostu troszkę jest tak, że cały świat powoli jednak, tak jak zawsze patrzył głównie na Stany Zjednoczone, i to teraz zaczyna patrzeć również na Chiny i tam doszukuje się jakiś oznak tego, co się będzie działo ze światową gospodarką. I właśnie jest tak jak tutaj mówisz, że po prostu Chiny są w tym momencie głównym placem budowy. Chiny bardzo mocno starały się opierać swój rozwój gospodarczy głównie na rynku nieruchomości i na budownictwie. Tylko że tam doszło też do już takiej patologii, że większość ludzi, mogę tutaj przedstawić też wykres, do jakiego dotarłem, jest to wykres Uniwersytetu w Chengdu, gdzie po prostu podczas analizy analiza pokazuje nam wyraźnie, że jeszcze w okolicach 2008, 2009, 2010 roku większość nieruchomości, która była zawierana na rynku nieruchomości, to większość ludzi, która te transakcje zawierała, dla nich to była pierwsza nieruchomość na rynku. Mhm. Czyli po prostu była trochę zdrowa sytuacja, no ludzie nabywali nieruchomości, pewnie w większości w celach mieszkaniowych, tak. I w nich mieszkali. Jednak przez to, że jak Chiny się bogaciły, to i ten rynek zaczął bardzo mocno się rozwijać, rynek nieruchomości, to doszło do sytuacji, gdzie w 2018 roku już tylko 30% jest transakcji zawierają osoby, które kupują swoją pierwszą nieruchomość. Większość transakcji to już jest po prostu czyste inwestowanie w trzecią lub w drugą lub trzecią i kolejną nieruchomość. Tak? Czyli spekulacyjne de facto, albo inwestycyjne. No. Tak, no inwestycyjne, i tutaj jest to bardziej patologiczne, że tam, jak to też można pokazać i też pokazałem w swoim filmie, jest tutaj fajna ikonografika, która pokazuje, że tak naprawdę w Chinach z tego tytułu ludzie tak szybko rosły ceny nieruchomości, że ludzie, którzy nabywali swoje nieruchomości, nawet nie dbają za bardzo o to, czy w ogóle ktoś w tych nieruchomościach mieszka, czy one w ogóle generują jakąś stopę zwrotu. Jedynym ich celem było to, żeby po prostu one zyskały na wartości, tak? Mhm. Żeby po prostu były zwykłym towarem, który się kupuje i chowa się do szafy, miasta, żeby za jakiś czas móc go sprzedać. Całe miasta, gdzie może zamieszkać kilkanaście milionów ludzi gotowe do wprowadzenia, tak? Które po prostu stoją i marnieją, no bo ludzie kupowali tak już totalnie tak. Spekulacyjnie. Okej. Okay. Tak, no i tutaj właśnie to jest, tutaj też można nawiązać troszkę, bo często się mówi o luce mieszkaniowej. No i tutaj pytanie jest, czy w takich Chinach przykładowo istnieje luka mieszkaniowa, tak? Mhm. No jeżeli faktycznie tam wielu biednych ludzi mieszka w 10 albo więcej osób w jakichś małych mieszkaniach, i chciało, czy można taką sytuację nazwać luką, że oni by chcieli nabyć nieruchomość?
kiedy nieruchomości na rynku są, tylko po prostu są dla nich niedostępne. Ja uważam, że to nie jest luka mieszkaniowa, tylko bardziej luka w nierównościach społecznych. Dobrze powiedziane, dobrze. Bo po prostu ci ludzie, nawet jeżeli by chcieli nabyć tą nieruchomość, no to po prostu ich najzwyczajniej na to się nie stać. Rynek po prostu już za mocno odjechał od możliwości finansowych obywateli, więc... Ja osobiście uważam, że no, nieruchomości, ich celem jest cel głównie mieszkaniowy. Tutaj też tak partia komunistyczna troszkę idzie tym wydźwiękiem, bo nawet jej główny prezydent Chin i główny lider partii komunistycznej no, często powtarza słowa, że nieruchomości nie są do spekulacji, ale do mieszkania. Tak? Więc widzę tutaj, że nastawienie decydentów w Chinach jest takie, żeby jednak iść tą drogą i starać się te patologie jakoś zwalczyć. Stąd właśnie powstał w 2020 roku, powstała... Polityka trzech czerwonych linii? Tak, no właśnie i z tego właśnie powodu, że decydenci w Chinach stwierdzili, że trzeba coś z tą patologią zrobić, no powstała tutaj polityka trzech czerwonych linii w 2020 roku, której zadaniem jest troszkę przekierować inwestorów z rynku nieruchomości, generalnie z budownictwa w inne sektory gospodarki. Tylko, że to może mieć swoje konsekwencje, ponieważ no jak się okazało, większość deweloperów chińskich praktycznie przekracza przynajmniej jedną z tych nałożonych czerwonych linii, których nie powinni przekraczać. No, więc tutaj widać też, że po prostu... Większość deweloperów przekracza przynajmniej jedną z tych nakreślonych czerwonych linii, ale właśnie tam na pewno część osób z Was słyszała sytuację chińskiego dewelopera Evergrande, który przekracza każdą z tych czerwonych linii. On jest drugim największym deweloperem. Na świecie. No i tutaj, tak, w Chinach, w sumie nie wiem czy na świecie, być może również czy na świecie. Również tak. Tak, i po prostu sytuacja tego dewelopera jest dosyć ciężka i tutaj cały czas jest walka, żeby utrzymać go na powierzchni. No jeżeli on by musiał ogłosić upadłość, no to konsekwencje tego mogłyby być dosyć ciężkie, nie tylko dla rynku chińskiego, ale też dla całego świata. Tak, no tam ilość transakcji, które mają miejsce na rynku deweloperskim w Chinach, to jest rok do roku, to spadek jest ponad 50%, to jest chyba 50-60 liczba transakcji, tak? Nie mówimy już nawet o popycie, także... Także rozumiecie, że no po prostu spadek jest ogromny, 20% całego PKB Chin, no to jest budowlanka, a Chiny są drugą gospodarką na świecie, także no jeżeli tutaj zaczyna się robić problem związany z nieruchomościami, no to może to oznaczać bardzo duże problemy dla całej gospodarki na świecie. Tak, tak. No i tutaj wiadomo, że Chiny miały bardzo duży popyt na surowce, na materiały budowlane. No i jeżeli oni będą zwalniać, no to po prostu większy... Tak jak w 2021 roku ceny materiałów budowlanych osiągały jakieś chore wartości, no to było to spowodowane tym, że po prostu no, budownictwo było w jakimś swoim no, bardzo szczycie, bardzo jakimś w jakimś nienormalnym szczycie popytowym, tak? Był bardzo duży popyt na materiały budowlane, na usługi, na pracowników budowlanych, no a to windowało też te ceny nieruchomości, tak? Ale to nie była normalna sytuacja i po prostu jeżeli przyjdzie ochłodzenie na rynku nieruchomości w budownictwie, no to te ceny będą musiały wrócić do jakiejś normalności. Więc no, jeszcze raz niejako podsumowując to, o czym do tej pory wspominaliśmy, gdy zastanawiamy się nad tym, co się wydarzy dalej z rynkiem nieruchomości, czy to pierwotnym, czy wtórnym w Polsce, przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie, w jakiej kondycji jest nasza gospodarka,
A no, odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, w jakiej kondycji jest gospodarka globalna. Zarówno wśród naszych sąsiadów w okolicy, tych mocniejszych, powiedzmy Niemiec, ale idąc dalej, chociażby właśnie USA czy też Chiny. Także jeszcze raz, gdy szukamy odpowiedzi na to, co dalej z rynkiem nieruchomości, powiedzmy spojrzeć na to, co się dzieje po prostu wśród naszych no, największych gospodarek na świecie. Tak, tak. No tutaj no, zagrożenie jest takie, że jeżeli nasza gospodarka jest bardzo zależna od tego, od innych gospodarek, czy to niemieckiej, czy amerykańskiej, po prostu jeżeli tam będzie duża recesja, no to dużo mniej zamówień będzie u nas na nasze produkty. Jeżeli będzie dużo mniej zamówień na nasze produkty, no to będziemy mieli mniej pracy. Jeżeli będziemy mieli pracy, no to po prostu wzrośnie bezrobocie. Jak wzrośnie bezrobocie, no to ludzie po prostu będą mieli mniej pieniędzy i będą bardziej szanować jakieś inwestycje i będzie też mniejszy popyt na nieruchomości. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się tutaj wystąpić przed moją publicznością, u mnie na kanale, pokazałeś swoje globalne spojrzenie na gospodarkę na świecie. Bardzo cenna lekcja, no bo jakby nie było, ja tutaj skupiam się raczej na Polsce, na rynku nieruchomości, niekoniecznie już nawet na gospodarce, natomiast Ty właśnie pokazałeś, na co tak na dobrą sprawę powinniśmy zwrócić uwagę i w jakiej kondycji jest no, gospodarka na świecie. Napiszcie proszę w komentarzu, czy Wam się podobało, czy chcielibyście zobaczyć taki duet jak nasz raz jeszcze. Piotrze, co tu dużo mówić, jeszcze raz dziękuję za przybycie. Ja również dziękuję, Ronald, za szansę tutaj przedstawienia się Twoim widzom. Zapraszam na swój kanał. Tam staram się troszkę może w mniej chaotyczny sposób, ale też w bardziej taki usystematyzowany przeprowadzić przez te tematy, które poruszyliśmy dzisiaj. Więc jeżeli ktoś chciałby, jest zainteresowany po tej dzisiejszej dawce, troszkę zagłębić te tematy, które poruszaliśmy, to zapraszam do mnie. A zatem już kończąc, do zobaczenia. Cześć!